Dzień dobry, proszę Państwa, jesteśmy w Stolbudzie, a to z tego powodu, że Stolbud po raz drugi obniżył stawki za ciepło. Jest ze mną prezes zarządu, pan Tomasz Gajos. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, no cóż, chciałoby się powiedzieć, sprawdzam i ponownie po raz drugi obniżyliście taryfę. Tak, drugi raz pyta mnie pan, czy mówi pan sprawdzam, ja drugi raz muszę potwierdzić, że obniżamy taryfę. Czy może w tym wypadku wystąpiliśmy dopiero do URE o obniżenie taryfy? Proszę mi powiedzieć, czy to ta obniżka i z tamtego roku i z tego roku, czy to było związane z przekazaniem magistrali ciepłowniczej dla was? Czy to był główny element? Tak, główny element, choć oczywiście nie tylko. Mamy takie, a nie inne koniunkturę na rynku. Nieco spadają ceny, czy spadały ceny zasobów naturalnych, no w tym wypadku głównie węgla, ale to, co zapowiadaliśmy na początku, czyli zwiększenie efektywności kosztów związanych z obsługą magistrali, czyli obsługa magistrali obecnymi, że tak brzydko powiem, zasobami ludzkimi spowodowała obniżenie kosztów ogrzewania. Czyli te obawy okazały się płonne, że będą podwyżki, a nie obniżki, prawda? One zawsze były płonne, one zawsze, zakładam, gdzieś tam dotyczyły emocji związanych z tym, że nagle jeden duży podmiot w miejscowości ma i jakiś tam monopol, tak, zarówno na przesył, jak i na wytwarzanie. My zawsze podnosiliśmy i wskazywaliśmy, że to będzie jakby ekonomia skali i że to będzie zwiększona efektywność i że nie robimy tego, żeby był skok na kasę, tylko widzieliśmy ewidentne oszczędności i dla odbiorców, ale także i dla nas. To może teraz trochę cyfr, jak to wygląda w tym roku w stosunku do ubiegłego, jak te obniżki wyglądają? Ja przypomnę, że w tamtym roku wystąpiliśmy o zmniejszenie taryfy średnio o około 3-4%. URE nam troszkę to podwyższyło, skończyło się na średnio 5%. Dzisiaj wystąpiliśmy o spadek, o obniżenie taryfy o około 2%, w zależności od poszczególnych grup. Nie wiemy, czy się skończy na 2%, może niektóre koszty zostaną nam podważone, a być może, bo jakby historia pokazuje, że URE nie zawsze ewidentnie idzie obcina, tak? Czasami jakby dba też o dobry standing przedsiębiorstw energetycznych i być może jakby spowoduje, że tej obniżki nie będzie, ale nie sądzę, z tego co widzimy dotychczas pewnie się skończy na około 4%. Czyli w sumie przez te dwa lata 9% łącznie. No tak wychodzi. Proszę mi powiedzieć, ja wiem, że to nie od was zależy, czy mieszkańcy realnie to odczują w portfelach, bo to zależy od wspólnoty i od spółdzielni mieszkaniowej, ale jakie to są kwoty dla tych podmiotów, dla spółdzielni, dla wspólnoty? Czy to są jakieś realne takie kwoty, które można odczuć? Powiem tak, w naszych dotychczasowych rozmów w tych kategoriach, o których za chwilę nie rozmawialiśmy, bo jeżeli dobrze pamiętam, ja zawsze posługiwałem się wartościami za gigajoule. To mniej więcej tak wyglądało, że w pierwszym roku obowiązywania to było około 69 zł za gigajoule. Przepraszam, 72. Te 5% jakby zadziałało, że ta opłata za gigajoule spadła, teraz jeszcze spadnie, natomiast ja zawsze spotykałem się z pytaniami, dobrze, no ale ja nie umiem tego wyliczyć, jak to w przeliczeniu na moje rachunki, czy w jakimś innym wymiarze. Ja przed spotkaniem z panem przygotowałem się i spróbowaliśmy sobie to przeliczyć na rzeczywistych kosztach na metr kwadratowy mieszkania, chociaż nie są to dane w przeliczeniu z mieszkań, ale z bloków, bo my mamy mierniki i rozliczamy się z poszczególnymi blokami. Średni koszt ogrzania w sezonie grzewczym 2015-2016 na metr kwadratowy wyniósł
wyniósł w spółdzielni mieszkaniowej, znaczy w spółdzielni mieszkaniowej lokator średnio 2,71 zł, jeżeli dobrze pamiętam, tu się tak, 1,71 zł, natomiast w blokach wspólnot zarządzanych przez pana Czechowskiego 2,23 zł. Czyli mamy, jest to około 50 groszy różnicy, ale popatrzmy na skalę opłat w ciągu roku. Czyli jeżeli byśmy sobie przemnożyli 1,71 razy 60 metrów średnio, tak, średni metraż mieszkania, to wychodzi miesięcznie te 103 zł, w skali roku około 1231 zł za ogrzanie mieszkania. Przy domku takim 200-metrowym to jest i przy węglu, tak, kupowanym z zewnątrz, to jest myślę minimum 4000 zł, bo to tam mniej więcej takie szacunki podaje, jakby zdobywaliśmy, ile kosztuje ogrzanie takiego domu. Oczywiście to wszystko zależy od jego parametrów, od uszczelnień i jakości domu. Natomiast no to jeżeli byśmy i teraz tak, mówiąc o zasobach spółdzielni mieszkaniowej, to w jakim ona jest stanie, to widać, że ten koszt roczny przy tych założeniach 60-metrowego mieszkania i stawce średniej 1,71 zł, to jest 103 zł miesięcznie, 1231 zł rocznie. W przypadku wspólnot to jest 134 zł miesięcznie, około 1600 zł rocznie. No i tak naprawdę te 1600 zł, 1231 zł, w zależności od tego, gdzie dane mieszkanie się znajduje, w zasobach których zarządzających, no to trzeba sobie od tego odjąć te 5% kiedyś i kolejne 4 teraz, no to mamy około 10%, no to mówimy, jeżeli to jest 1600 zł, to jest 160 zł w skali roku oszczędności. A dlaczego jest ta różnica 50 groszy między wspólnotą a spółdzielnią? Za metr. No sam się nad tym zastanawiałem, tak? Czy to jest kwestia jakby jakości zarządzania tym spółdzielnią, czy nakładów, które poszczególne wspólnoty czy spółdzielnia mieszkaniowa ponosi, te wydatki na docieplenie bloków, na wymianę okay. grzejników, pewnych urządzeń, które są po stronie spółdzielni czy wspólnot, które mogą w jakiś sposób no, te koszty ograniczać, tak? Zużycie tych. Czyli to jest docieplenie kosztów. Budynków, tak, wymiana okien, tak. I tak dalej, tak? To jest już niezależne od nas, to rozumiem. Jest po stronie zarządzających. Rozumiem. Teraz jeszcze jedno pytanie odnośnie, w tamtym roku rozmawialiśmy odnośnie przebudowy tej magistrali, zakopania jej w ziemi, prawda? Czy, tak. Czy coś myślicie o tym w przyszłości? Jeżeli chodzi o inwestycje, praktycznie zakończyliśmy, bo brakuje nam jeszcze jedynie rozliczenia i podpisania protokołów tą naszą kotły, które wymienialiśmy, czyli wydaliśmy tam ponad 5 milionów złotych na wymianę i dostosowanie do przepisów środowiskowych naszych urządzeń. Natomiast zakładaliśmy, że my to sfinansujemy w jakiejś części ze środków unijnych. Niestety do dzisiaj się nie pojawiły takie środki. Musieliśmy to sfinansować z własnych środków wyciągniętych tak naprawdę z core biznesu, a więc z tego, czym się w głównej mierze zajmujemy, a więc produkcja drzwi i okien. No i niestety nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić na to, żeby wyciągnąć kolejne 5 milionów złotych na magistralę bez pomocy Unii, a tak od początku komunikowaliśmy, że jak będą środki dostępne, zaczniemy myśleć o zakopaniu. Jesteśmy jakby w ciągłym kontakcie z gminą, bo zarówno... Przepraszam, ale jest szansa w ogóle na jakieś pieniążki z Unii? Czy nie ma szans? Do dzisiaj nie ogłoszono żadnych środków, w ramach których my moglibyśmy się poruszać i myśleć o tym. Natomiast już zaczynają się pojawiać pewne środki dedykowane bardziej w stronę samorządom. Myślimy o różnych rozwiązaniach, spotykamy się z panem burmistrzem i jakby na bieżąco próbujemy myśleć o tym, jak to zrobić, żeby te straty na tym przesyle wyeliminować. Będzie musiało dojść do jakiegoś
konsorcjum, tak, publiczno-prawnego, żeby ten projekt zrealizować. To oczywiście w takiej sytuacji, jeżeli by nie było żadnych środków dla prywatnych przedsiębiorstw. Natomiast no, na tę chwilę cały czas myślimy, cały czas szukamy rozwiązania. Niestety na tę chwilę tych środków unijnych jeszcze nie mamy. Ale ja zakładam, że w najbliższych miesiącach to się wyjaśni, bo takie są zresztą obietnice czy informacje z rynku płynące. A proszę powiedzieć, przeliczaliście to w jakim stopniu? Ile to może kosztować, zakopanie tych rur? No my na tamtą chwilę mieliśmy szacunki, to był budżet około 5-6 milionów złotych. Czyli prawie tyle samo, co zmiana kotłów. Tak. No i proszę mi powiedzieć, bo tak niektórzy nie dowierzali, że będziecie obniżać te kwoty, no bo tu kotły kosztują, tu ta inwestycja z rurami, a mimo wszystko, że kotły sfinansowaliście z własnych środków, to dało się obniżyć jednak te koszty, tak? Tego ciepła. No, na taryfę wpływa wiele czynników, bo są to zarówno, tak jak mówiłem przed chwilą, koszty związane i chyba najważniejszy, tak? Jest to elementy kosztotwórczy, czyli cena paliwa. W naszym przypadku te oszczędności wynikają też z tego, że i to zawsze podkreślałem, że mamy własne mamy kotły na biomasę, wytwarzamy te 20-30% w zależności od tego, jak ciężka jest zima, bo te nasze kotły na biomasę, one mają niższe możliwości, więc im jest lżejsza zima, tym większy udział stanowi ten odpad, a ten odpad mamy za darmo, tak? Własny. My go oczywiście w jakiś tam sposób wyceniamy, bo kosztem uzyskania tego odpadu jest jakby utracona korzyść wynikająca z tego, gdybyśmy ten odpad sprzedawali na zewnątrz. Natomiast no wiadomo, że to też inaczej kalkuluje. To jest to, co zostaje z procesu produkcyjnego. Produkujemy bardzo dużo okien i drzwi, w związku z tym tego odpadu też jest dużo. I z tego powodu zawsze mówiliśmy, że będzie taniej niż wprost samego węgla. Im zima cięższa, tym większy udział wchodzi wtedy miał, więc ta cena wtedy waży w taki sposób, że musi być trochę drożej. Natomiast oprócz tego są te koszty związane w ogóle z zarządzaniem. No proszę pamiętać o tym, że po raz kolejny powtórzę, o czym wielokrotnie mówiłem. My do momentu, kiedy PGKM zarządzał przesyłem, to były dokładnie, te wszystkie koszty były zdublowane, tak? Bo to te same osoby, które tam zarządzały, u nas zarządzały wytwarzaniem. Dzisiaj jeden skład osobowy zarządza i jedną częścią, i drugą częścią. No to też są ewidentne oszczędności. I na sam koniec to, co Pan podniósł, jeżeli chodzi o inwestycje, no tutaj dba o to Urząd Regulacji Energetyki, który nie pozwala nam wrzucić 5 milionów złotych w koszt związany z ogrzewaniem. My tak naprawdę nawet tych 5 milionów nie jesteśmy sobie w stanie wprost wrzucić, tylko te algorytmy, które podaje Urząd Regulacji Energetyki, dają nam możliwość zaliczenia tam jedynie jakby kosztu kapitału związanego z tą inwestycją. Także to naprawdę minimalny wpływ jest tych inwestycji, które my ponosimy na ostateczną wysokość taryfy. Oczywiście ma, tak? My zakładaliśmy, stąd też ta walka w cudzysłowie, te negocjacje długo trwające na etapie przepisywania umowy. No głównie, jak Pan pamięta, chodziło o ten 10-letni okres umowy. Tak. Ten 10-letni okres umowy to był ten okres zwrotu, kiedy chcieliśmy, aby te 5 milionów nam się po prostu zwróciło. Gdybyśmy chcieli, powtórzę, skoczyć na kasę, to byśmy przyjęli 3-letni okres, tak? I wtedy byśmy faktycznie zyskiwali. Tak, no zresztą Pan wspominał w tamtym roku, że gdybyście nie musieli wymieniać tych kotłów, to nie byłoby w ogóle sprawy, prawda? Nie byłoby dodatkowych kosztów i to ciepło byłoby dostarczane tak jak było i gdybyście przejęli przesył, byłoby jeszcze tańsze, prawda? I nie musiałby być na taki okres długi, gdyby nie wymiana kotłów. Gdyby nie wymiana kotłów, to w ogóle by nie było dyskusji. No pewnie gdyby nie wymiana kotłów, to nie byłoby dyskusji zarówno na temat umowy, jak i nie byłoby dyskusji w zakresie przejęcia umowy od PGKM-u, tak? Bo my od nich wtedy, od PGKM-u chcieliśmy
zagwarantowania 10-letniego okresu umowy. PGK im wtedy się na to nie mógł zgodzić, już nie wnikam z jakich to powodów było, ale to głównie chodziło o jakieś tam poręczenie, którego nie mogli dać nam, gmina też nie mogła wtedy takiego poręczenia nam dać, stąd powstał pomysł. No i wariantem na tamtą, na ten moment było po prostu zakończenie w ogóle wytwarzania ciepła i dostarczania ciepła do miasta. Stąd wtedy pojawiły się różne firmy, które tutaj chciały pukały tak, do gminy, aby to ciepło dostarczać. Pomysł, który się zrodził, żeby w jakiś sposób no, podać rękę tak, Włoszczowi w zakresie dostawy ciepła, było podpisanie tych umów z poszczególnymi podmiotami, spółdzielnią i wspólnotami. To pozwoliło nam wydać 5 milionów złotych, będąc pewnym, że nam nie wypowie ktoś umowy w ciągu 2-3 lat i nie odzyskamy. Nam się koszty zwrócą, prawda? Nam się koszty zwrócą, ale też nie poniesiemy straty wynikającej z tej inwestycji 5-milionowej. Powtórzę, której nie musieliśmy robić, gdybyśmy wytwarzali tylko na własne potrzeby. Rozumiem. Panie prezesie, proszę jeszcze powiedzieć, bo ma pan zapewne kontakt z URE, bo były też podnoszone kwestie, że zostaną ceny uwolnione przez Urząd Regulacji Energetyki. Pamięta pan, prawda? To był jeden z argumentów, czy jedna z obaw mieszkańców, że w takiej sytuacji my mocno poniesiemy ceny. Nic od roku czasu, ja nic nie słyszałem o jakichkolwiek planach związanych z uwolnieniem cen. Myślę, że to długo nie nastąpi. Myślę, że to długo nie nastąpi. Nie chcę tutaj się już odnosić do polityki, ale myślę, że przy obecnym rządzie i wielu innych problemach, ale także i tym, że no obecny rząd dość mocno patrzy tak, na tych najbiedniejszych i chce im pomagać, że też nie podejmie takich decyzji, które mogłyby tym najbiedniejszym zaszkodzić, choćby przez właśnie uwolnienie cen. A proszę powiedzieć, robiliście takie kalkulacje, bo czy takie głosy się pojawiły, że te rury jednak przynoszą około 50% strat? Czy to jest prawda? Realnie mogą przynosić tyle strat? Że są przewymiarowane po prostu aż na taki rozmiar? Myślę, że nie. W okresie letnim. O ile gdzieś są tak przewymiarowane? Ja myślę, że w okresie letnim, wtedy kiedy tej energii jest mało podawanej, to jest tylko ogrzewanie wody, ciepłej wody, a więc ta ilość odbioru nie jest duża, to udział straty w podanym cieple i w podanej energii może faktycznie sięgać 50%, ale to wtedy się przekłada na minimalne opłaty, tak? Mhm. Czyli wtedy mówimy tylko i wyłącznie o ciepłej wodzie, więc ta suma opłat jest znacznie mniejsza w stosunku do okresu, kiedy musimy ogrzewać pomieszczenia. A tak jak teraz w sezonie grzewczym? Ja myślę, że przy tych temperaturach to może być 30%, jeżeli byłaby zima na poziomie nie, minus 10, to może 15%. Średnio, rozumiem. Myślę, że średnio około 20-30. No to jeżeli by się udało faktycznie pozyskać te pieniążki z Unii i zakopać te rury, to byłaby jeszcze oszczędność około 30%, prawda? Dla mieszkańców. Bezwzględnie tak. Przy czym no, musimy pamiętać o jednym. Z naszego punktu widzenia idealnie byłoby, gdyby to właściciel sieci zainwestował, faktycznie wykorzystując czy pełniąc pewną funkcję społeczną. Tak? No, my wtedy po prostu jesteśmy podpięci pod nową sieć przynoszącą mniejsze straty, podajemy to samo, czy nieco mniejszą ilość ciepła, jest taniej. W momencie, kiedy no, my musimy inwestować, my musimy to przeliczyć, znowu rozpisać na ileś tam lat tą inwestycję, skalkulować. Myślę, że tu będzie większy problem niż w przypadku kotłowni, dlatego że kotłownia to była decyzja zero-jedynkowa. Musieliśmy wymienić, żeby dostarczać. W innym przypadku byśmy musieli ten biznes zamknąć. Tu już musimy policzyć te oszczędności, tak? Czyli nakłady w stosunku do jedynie 15, 20, 30% oszczędności. Przy zmiennym rynku, przy zmiennych cenach, przy zmiennej atmosferze, bo w jednym znowu trzeba założyć jakąś atmosferę, tak? Jakąś ilość wyprodukowanego i sprzedanego ciepła. No nie będzie to łatwe z tego powodu. No my na pewno będziemy musieli to bardzo dokładnie policzyć. Co jeszcze najważniejsze,
Także uwzględniając poziom dofinansowania, na który liczymy, że będzie z Unii. W przypadku samorządów ten poziom może sięgnąć 70%, w przypadku przedsiębiorstw pewnie on sięgnie 50% czy 40%. Tak? Mhm. Czyli tu też ważne jest, żeby to podjęcie decyzji, czy będzie to robiła sama gmina, która jest właścicielem, czy tylko my, czy może wspólnie, czy może wspólnie z gminą jakimś tam. Rozumiem. A proszę jeszcze powiedzieć, no zapewne pan się orientował, jaki czas jest wykonania tych prac? Czy to by się zmieściło między okresami grzewczymi? Tak, tak. Jeżeli byśmy byli przygotowani, jeżeli mielibyśmy wszystkie pozwolenia, gdybyśmy wkopali łopatę pierwszą pewnie w maju, to spokojnie w październiku odpalilibyśmy. Przy czym dodam jeszcze, że to jest kolejny no, może nie tyle nie wiadomo, co kwestia, która musi zostać przeanalizowana, to czy wkopywać, czy po prostu doizolować odpowiednio to, co jest. Tak? Co by wyszło taniej? No na pewno doizolowanie, bo tu mówimy tylko powiedzmy o wpuszczeniu, nawet niekoniecznie doizolowania, ale dzisiejsze technologie pozwalają w obecną rurę do środka wpuścić mniejszą z mniejszym przekrojem, co też by dawało pewne dodatkowe oszczędności. Natomiast w kopalni no to są prace ziemne, które w tym wypadku są najdroższe. Ja myślę, że to jest kwestia 3 a 5 milionów, tak, doizolowanie. Przy czym myślę, że ale to już musi decydować o tym gmina, burmistrz, trzeba także brać pod uwagę, podejmując tą decyzję, jakby uwarunkowania w ogóle, tak, gminy w zakresie czy to dostępności gruntów, czy innych rzeczach, na których ja się absolutnie nie znam, ale chodzi tutaj o uwolnienie tych terenów i jakby spowodowanie, że ta rura przestałaby dzisiaj być problemem, przeszkadzać. Żeby ludzie mogliby się postawić na przykład na tych gruntach. Czy choćby, nie wiem, jakichś inwestorów ściągać na te tereny. To na koniec ostatnie pytanie. To co? Podwyżki nam nie grożą pod warunkiem, że ceny materiału do spalania będą na tym samym poziomie, tak? Jeżeli nie podniosą, rynek po prostu nie zareaguje tak, że to nie będzie droższe, to ceny nam nie grożą podwyższeniem. Ja myślę, że podwyżki nam nie grożą do momentu, kiedy te wzrosty będą niespodziewanie wysokie, bo umówmy się, że jakieś tam drobne korekty kilkuprocentowe też nie powinny zaważyć na podwyżkach. Czyli co, byłaby jeszcze szansa w przyszłym roku na obniżenie kosztów? W związku z tym, że... Już nie domagam się obiecywania, pan już nie będę sprawdzał. W związku z tym, że zakładam, że i tak pan sprawdzi za rok, obietnicy nie mogę złożyć, tak jak zresztą nie tej obietnicy nie składałem poprzednio. Natomiast jeszcze raz powtórzę i uspokoję wszystkich państwa. Jest taki organ, który się nazywa URE, i on stoi na straży tych cen. Nie pozwoli, aby przedsiębiorca więcej niż kilka punktów procentowych zarabiał na tym energetycznym biznesie. Więc jeżeli ceny spadają, my musimy obniżyć taryfy. Jeżeli ceny rosną, pewnie my o kilka procent w zakresie, nie tyle taryfy, ale to w jakimś tam stopniu wpłynie na taryfę, ale To też nie jest przełożenie, że jeżeli o 10% idzie w górę cena miału, to o 10% idzie w górę taryfa, tylko w takim procencie, w jaki udział stanowi w cenie, w koszcie wytworzenia. Najważniejsze, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Drugi rok już obsługujecie tę magistralę naszą i ceny spadają. To nas cieszy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był prezes zarządu Tomasz Gajos. Dziękuję bardzo.